dobry, moje imię Maciek z firmy Mavcard z tej strony i dzisiaj ten mroźny popołudniowy poniedziałek nagrywam Wam korsę i będę musiał się streszczać, bo telefon, wiadomo, troszeczkę mniej wytrzyma i mam nadzieję, że się ładnie nagra, bo czasami gimbal, jak jest zimno, to faluje i to jest takie nieprzyjemne w oglądaniu. Ale wróćmy do korsy. Korsa 2014 rok. Poliftowa z niskim przebiegiem północno-zachodnim. Teraz 10 lat i ma 132 tysiące, więc około 13 tysięcy rocznie wychodzi przy tym pojeździe. Silnik 1.4, jeżeli się nie mylę, stukonny, bo były wersje, że tak powiem, różne. Bardziej. Niektóre miały chyba 80, a niektóre 101, ale tu była chyba 101. Czuć było, jak widać, manual bezwypadkowa. Chyba druga właścicielka od nowości, ale to oczywiście opiszę w ogłoszeniu. No i przede wszystkim bardzo dobre wyposażenie, jak na auto takie miejskie. Też fajnie jest wizualnie, bo macie te chromy, które widzicie tutaj wokół przeciwgielnych. Są, jak widać, też inne troszeczkę reflektory, bo z wypełnieniem czarnym auto, a również czujnik deszczu, czujnik zmierzchu, alufelgi 17, takie jak w Color Edition. Też bardzo ładny lakietas, będzie go lepiej widać. Taki metalik, nie taki ciemny, brzydki, niebieski, firmowy, tylko bardzo ładny taki blue jeans, tak zwany. Ładnie się to prezentuje. Troszeczkę na dole, na progach może się jeszcze widzieć, bo dokładnie się nie domyła. Ale też fajnie, że udało się przed tymi mrozami ją umyć, bo teraz nawet u nas są tutaj myjnie nieczynne. Co się nie dziwię, bo te minus 10 jednak to jest ciężko utrzymać taką myjnię, żeby działała, ale to drobna dygresja. Przyciemniane szyby, czujniki parkowania. No i jeszcze coś ma jeszcze na wyposażeniu, ale jak coś o czymś zapomnę, oczywiście dodam, jak we wnętrzu będę opowiadał. No i jeszcze warto dodać, że w bagażniku mamy taką jakby podwójną półeczkę. No jak ktoś widzi, jest z tyłu przelepiona róża. Jak ktoś kojarzy taki zespół Depeche Mode, a moja siostra była wielką fanką, to wie, że jest to naklejka z płyty chyba Violator. Ja aż takim fanem nie byłem, ale pani, która jeździła ostatnio tym autem, chyba była taką właśnie fanką zespołu Depeche Mode. I co jeszcze mogę Wam powiedzieć? Auta się mi bardzo dobrze sprzedają. Ostatnio wróciłem też z Niemiec, chciałem kupić takie korsy, ale to jest dosyć ciężki temat. Trzeba przyznać, że jest ich na rynku bardzo dużo i to też psuje cenę. Jeżeli wchodzicie sobie na jakieś ogłoszenie i patrzycie, o, da się taki samochód kupić za jakieś parę groszy, a okazuje się zmęczonym lumpem z miasta dużego, które miało mnóstwo, że tak powiem, jakichś drobnych otarć, a za taką ładną korsę trzeba, no niestety, wyłożyć troszeczkę więcej. Ale są na to chętni. W tamtym roku wszystkie te trzy, które były wystawione na ogłoszenie, sprzedawały się od ręki praktycznie w tydzień, dwie. Color Edition białe poszły od ręki, taka jeszcze blue była, Lagoon i czwarta, której była sprowadzona prosto dla klientki na zamówienie. Nie zgodziła się, żeby ją tu sfilmować, więc już nie pokazywałem, ale naprawdę są to wdzięczne i tanie w utrzymaniu samochody. No i do tej pory mogą się podobać, takie zgrabne dosyć to wozy są. Myślę, że wiele osób, które potrzebuje do czegoś takiego małego do miasta, jest to dobrym wyborem. Moi mili, na szybko zapomniałem Wam jeszcze wspomnieć, że to autko jest dobrze wyserwisowane, bardzo długo miało serwisy w tym Durkopie, czyli dealerze Opla, proszę, tu pierwszy wpis 22 i tu jeszcze mamy do 73 te wpisy od tego auta i chyba jeszcze coś jest pod maską z tych wpisów, a tu na potwierdzeniu przebiegu macie jego TIF. Ważny 24 do października, a byłem w 22 przy przebiegu. Ile? 120? Nie widzę teraz przez telefon. 127 tysięcy kilometrów. Dobrze, opowiedzmy sobie o wnętrzu, bo wnętrze też jest bardzo dobre jak na auto miejskie. Dobrze, bardzo dobre. Chodzi mi bardzo, bardzo dobre wyposażenie. Proszę, zacznę od lewej sobie strony. Jak widzicie, modne pianoblaki, troszeczkę inaczej zrobione te przyciski, bo tutaj one są takie ala przezroczyste i fajnie się to podświetla w nocy, nie wiem czy teraz będzie widać, no troszeczkę, ale w nocy wygląda to dużo ładniej. Fajne te chromowane obwódki, nie każde to ma, niektóre mają czarne z plastiku. Teraz Wam pokażę mój boczek, bardzo ładny, na auto też ma pół skórki, ale za chwilę będziecie widzieli. Przeciwgielne, automatyczne światła, nic nowego, jak widać tutaj licznik standard oploski. Kierownica ładna, naprawdę spójrzcie ze skórki. No i przy okazji na te zimy, co teraz mamy, kierownica również jest zgrzana, fajnie grzeje, fotele grzeją, właśnie sobie tutaj na nich siedzę. Sterowanie radyjka,
sterowanie funkcjami komputera. I mamy jeszcze tutaj tempomat. No i komputer pokładowy po polsku, spory zasięg, ładnie to się prezentuje. Deseczkę już Wam przez chwilę pokazałem, ale jedziemy drugi raz. Wyłącznik parkowania, włącznik drugi grzania świateł. No i oczywiście nawigacja fabryczna, ludzie też to lubią. Jak widać, nawet miejscowość Brzeziny pokazuje. No i jeszcze mamy tutaj Bluetooth, MP3, standardy i klima jest automat. Spójrzcie, tu sobie regulujecie siłę nawiewu, a tutaj temperaturkę. Klimatyzacja jest sprawna. Wejście USB, ogólnie bardzo przyjemne, czyste auto. Spójrzcie, te wszystkie mieszki, tutaj gałka, mieszek od ręcznego też ładny. No i teraz macie dobry widok na tą tapicerkę, fajna, niestandardowa, te skórki niepopękane z tyłu, oczywiście ISOFIX, o, ładnie nam się złapało. No i jeszcze lustereczko w fotochromie. Tak jak wspominałem, fajna Corsa. Ludzie się o to pytają, no to wdzięczne samochody, a zwłaszcza jak co mówię, dość rzadko spotykane takie jak ta, w dobrym wyposażeniu i w ładnym wyglądzie. Cóż, jeszcze mogę Wam pokazać, mój boczek jeszcze pokazałem, ale to często jest popsute, tutaj ta skórka jest ładna, fotel regulowany w kilku płaszczyznach, no takich standardach jak centralny, elektryczny, lusterka, już nie będę wspominał. Cóż, o aucie to tyle, mam nadzieję, że... No niestety telefon się rozładował, ale tu już jest podładowareczką i zaraz Wam dopowiem to, co zawsze mówię na końcu. Czyli jeżeli film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Macie pytania, to zawsze możecie zadać przez komentarz, przez maila lub przez moje media społecznościowe, takie jak Mavkar Auta na Instagramie czy też na Facebooku. No i jeszcze warto dodać, że jeżeli chcecie sprawdzić aktualną ofertę, możecie wbić na moje Otomoto, czyli mavkarotomoto.pl. No i pamiętajcie również, że każdy samochód objęty jest u mnie gwarancją, z możliwością do przedłużenia do roku czasu. Wszystkie są opłacone i jeżeli nie macie tego auta jak dostarczyć do domu, to w rozsądnych pieniądzach dowiozę go na lawecie. A jeżeli szukacie podobnego auta z filmu, a ono się sprzedało, mogę poszukać Wam takiego na zamówienie. Lub też jeżeli podobają się Wam moje filmy, poszukać innego modelu. Pozdrawiam, cześć!